Już po raz drugi na rynku Starego Miasta we Lwowie odbył się Festiwal Partnerstwa, zorganizowany przez polski konsulat we Lwowie. Podczas imprezy promującej polsko-ukraińską współpracę kulturalną zaprezentowano wizytówki artystyczne polskich miast i województw oraz Lwowa i obwodu lwowskiego. Festiwal Partnerstwa jest to idea, która się narodziła w roku ubiegłym, w roku 2012. Wtedy się odbył właśnie pierwszy festiwal. Pomysłodawcą był konsul generalny RP we Lwowie, pan Jarosław Drost, który na spotkaniu właśnie z władzami miasta, obwodu zaproponował taki projekt, żebyśmy wspólnie zrobili taki festiwal. Zaprosili miasta i województwa partnerskie Lwowa i obwodu lwowskiego. W oficjalnym otwarciu festiwalu uczestniczyli konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Jarosław Drost, mer Lwowa Andrij Sadowyj, przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Wiktor Szemczuk, przewodniczący Departamentu Ekonomicznego Rady Wojewódzkiej Jarosław Kaczmarek, prezydent Przemyśla Robert Homa, prezydent Lublina Krzysztof Żuk i wielu innych. Lwów ma dużo miast partnerskich w Polsce i my często przyjeżdżamy w to czy inne miasto, a dzisiaj wszystkie zaproszenie do Lwowa, żeby wypić dobrej lwowskiej kawy, żeby porozmawiać o kulturze, żeby był rozwój. Podczas festiwalowych dni przy stoiskach promocyjnych z Polski gromadzili się zainteresowani ofertą turystyczną i edukacyjną oraz innymi informacjami o poszczególnych polskich miastach i województwach. Jesteśmy wolontariuszkami Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Partnerstwa we Lwowie. Naprawdę mamy wielki zaszczyt nie tylko być obecny na tym festiwalu, ale i brać udział w organizacji tego festiwalu, ponieważ studiujemy polonistykę na uniwersytecie. Wiemy, że Lwów jest centrum kultury, a właśnie kultury polsko-ukraińskiej. Moc wrażeń i dobrą zabawę zapełniły koncerty zespołów muzycznych i tanecznych z Polski i Ukrainy. Kolejno na scenie plenerowej na rynku wystąpiły zespoły Hycz Orkiestra z Lwowa, Banana Bot ze Śląska, Klesma Forz z Lublina, etno-folk rock zespół Chorpyna z województwa warmińsko-mazurskiego i zespół Milupa z Wrocławia. Drugi dzień festiwalu otworzył występ zespołu tanecznego AZ z Przemyśla, następnie wystąpił zespół Szokoład z Lwowa, wystąpiła też popularna pikardyjska tercja. Rockowe brzmienia z Rzeszowa zaprezentował zespół Neonowi. Dawkę rock'n'rollu z lat 50. i 60. zapełnił zespół Backbeats z Lublina. Festiwal zakończył występ Joanny Słowińskiej z zespołem. Sam koncert super, Lwów piękne miasto, publiczność bardzo gorąco nas dopnikowała i za pierwszym i za drugim razem. Myślę, że tutaj jeszcze wrócimy, jak nie z zespołem to prywatnie. Sam festiwal bardzo fajny pomysł, w tym roku widać, że to się jeszcze bardziej rozwija, bo z Lwowa wystąpiły bardzo dobre zespoły, oby tak dalej. W planowanej na przyszły rok trzeciej edycji Festiwalu Partnerstwa oprócz artystów z Polski i Lwowa wezmą udział artyści z obwodów Iwano-Frankiwskiego, Tarnopolskiego, Wołyńskiego, Zakarpackiego i Czerniowieckiego. Festiwal obejmie całą zachodnią część Ukrainy. Z Lwowa Julia Łokietko, Eugeniusz Sało, Kurier Galicyjski.